Cześć Piotr, cześć panie Ci. Jeszcze coś muszę zobaczyć, czy nie w ogóle mikrofon działa. Działa, dobra. Czasem tak gadam, a tam cisza. Co ja tam ostatnio? Zniszczone tory kolejowe. Miśka żeśmy chyba przyciągnęli do domu. Trzeba go pokroić. No to dawać. Tak ciemno było? Noc. Ja jestem tuż przy wyjściu. Może by tak pokroił jeszcze, póki jest trochę czasu do spania. A, to zorza była. Okej. Co tu mamy? Gotowane, gotowane. Tutaj ten wór. To może bym... Co tam jest puste? Żebym to podniósł. Think I can use this. Coś przyjdzie. Będę tu siedział. No dobra, jak mogę? Ile to rękoma trwa? Godzinę? Nie, trochę długo. Cześć, Paweł. Jak nie możesz? Możesz, ale ty chcesz jakieś niecne splony tam masz. Ile ja mam FPS-ów tutaj? 400 prawie? No, dobrze, że nie stanąłem na jakimś kablu. Tam też gotowane wyrzuciłem. Tu nie przyszła jakaś gadzina. Ale głośno. W błyskach to tak groźnie wygląda, jak on to kroi. Ile jeszcze czasu mamy? Spanie jeszcze ze dwa worki bym pokroił chyba, nie? Czemu on w ziemię patrzy? Trawa rośnie. O, co to takie małe? Tam widać ten licznik FPS-ów u mnie na rogu. Liczniki.
To są te punkty na kanale, co tam sobie Twitch wymyślił. Tam zrobiłem coś takiego, że za 100 tysięcy tych punktów można wybrać grę kolejną. Tylko w założeniu, że ją mam. A jak nie mam, to niestety trzeba będzie poczekać, aż że jakaś promocja będzie. Dobra, jeszcze to jedno chyba pokroję, już nie będę czekał. No tam pół godziny w tą czy w tą. No i właśnie niedawno ktoś tam wykupił Fallouta trójkę. Recruits. I przeszedłem ją. Znaczy, nie chodzi o to, żeby ją przejść, tylko żeby zagrać, ale jak mi się spodobało, to przeszedłem. Dobra, można iść spać. Cały misiek pokrojony, tylko żeby nie wlazł tu w jakieś druty znów. Tu jesteś? Nie. To jest łóżko, to jest łóżko. Ale rzuciłem ten kawałek, dobra, niech będzie. A w sumie to ja bym mógł tu... Jerry tu się podpisał. On tu był. Czemu tak jasno? Kurczę, nawet tu zostawia informację. Zhakował tę grę. No dobra, zobaczmy. Nie. Nie wiem, czy szukałem już w tym regionie jakiejś skrytki czy coś. Ale nie łapię sygnału żadnego. No to nie ma. To można iść spać. No dobra, wody mi chyba brakuje. Mam. No mam, ale ono jest... Jak się tu idzie torami... Albo tu za wagonem ona jest, albo tam na tej wodzie, co jest... Ciężko mi to teraz tu... A to tam jeszcze będę szedł, bo na razie chcę pójść tu porysować to wszystko. Jak będę wracał, to zobaczę, bo to gdzieś po drodze z powrotem jest. Ewentualnie to może być na górze, jak przejdziemy tą kładką i tu się schodzi koło... Tak, to może być tam na górze. Zobaczymy. Jak nie tam, to tam. Troszkę porysuję, to zobaczę, jak to się... gdzie ja jestem? Halo, zamurowali. Dobra, wiem. Dobra, i mam jakiś węgiel przy sobie. To niepotrzebnie noszę. Skąd to mam? Aha, skrzynki rozwalałem. Sprawdzić, co w nich jest. A, skrzynki rozwalałem, tylko szedłem miśka pozbierać i zabrałem ze sobą trochę. Wow. Ciekawe,
świnie się to świeci, jakby się palił. Skąd jest ta czerwona poświata? Stamtąd? Tak wygląda, jakby padało. Nie wiem. W sumie mógłbym wziąć tą puszkę. That'll come in handy. Bo jak nie będę miał czasu rysować mapy, żeby się zorientować, można siknąć szprejem. Nam pokaże, gdzie jesteśmy. Czy ja zabrałem temu wilkowi moją strzałę? Zabrałem. Tylko czy był następny? Nie wiem. Tu jakiś part. O, tu jest gotowane też, jakbym potrzebował. Dobra, idę rysować. Chociaż tu jeszcze są wilki. Tu już nic, bo tego nie będę zbierał. Tylko nie pamiętam, czy ja... Tego też. Jest jeszcze tam, ale to jest chyba przy leśniczówce już. Ten jest jeszcze do zebrania, 3 kg. Tam jeszcze jeden był padnięty gdzieś. Trochę zimno. Na rysowanie i na zbieranie tuszy. Tamten to... A, jest jeszcze wilczek. Czyli nie wszystkie padły tu. Jakiś chłop jest. W sumie to chyba można rozpalić od słońca. Już tu byłem. Some place to escape this cold. That's done. Watched. Może koło tego wilka go załatwię, bo dwa koło siebie. Czemu uciekasz? Jest teoria, że jak biegnę z pochodnią, to się może wystraszyć. Teraz nie. Musiałbym z górki. Dobra, chodź, koło tamtego bym cię chciał. Jakoś tu muszę. Ale zapierdziela. To skręć. O kurde. Cały czas w biegu. Czekaj, aż wyprostuję. Dziwnie miał tą ścieżkę. Z której strony przybiegniesz? Znów skręca. Dobra, tamte to już są na górze. Ten co wyjął, ten już zamarznięty. Ile tu jest tych stopni? Wodę troszkę zużyłem.
No dobra, można coś z nich wyciągnąć. No i kurde, zaczęło dmuchać. Mam ze dwa groty, żeby zrobić strzały z nich, tylko jak tu z okiem, kurczę. Zgasi to po jednym. No, może omijał. Nawet jeszcze nie przygasiło. No nic, lecimy. Wilków jakoś tak mam, że całe kilogramy wyciągam, a kawałków nie. Strzały zapomniałem zabrać. Tak złamał. Tylko kurczę, nie chcę tu siedzieć. Pasuje iść malować dalej. Zaczyna padać. Dobra, pójdę dalej, zostawię tu tak, żeby się to usmażyło. Ale nie spaliło. 44. Ile to zostało? 48. No to i tak się przekłamie, więc wezmę jeszcze raz. Idę. Kiedyś tutaj mi się to przyda, na razie nie potrzebuję. Mam jakieś jedzenie takie nieśmierdzące, to kilka pałek bym wziął. I cały czas zapominam o jednym. Właśnie o tym. Herbatkę zrobić. Mam jakieś przygotowane? Nie mam. Dobrze. Jak tam wyją? Skąd? Patrz, to jest tam na górce. Nic, jak nie mam przygotowanej, to idę. Zmarznę, no ale trudno. Tylko pochodnie mi daje. Nie bym narysował, ale kurczę. Zmarznę.
Pewnie za dwa będą. Przy leśniczówce wilki. Nie, zaraz usłyszę szum. Dobra, najpierw jaskinia. Tam się trochę zagrzeje. Ciekawe, czy łosia dadzą. Gdyby był łoś, to można by było tu też zrobić zapasy. Jest dobre miejsce na łosia, bo niedaleko od chaty. Można go sobie oprawiać. Czy w takim śniegu można rysować? Chyba można. Ale się już zaczyna śnieżyca. To po rysowaniu będzie. Dojdę do jaskini. Z dmuchnięcia. A już mi się obrócił chyba. Właśnie. Widziałem, że kierunek zmienił. Wiatr. Co ja tu zostawiłem? Jakieś króliki. Jodłe. Zabierzmy to stąd. Mięsa nie zostawiłem. No dobra, ile tu jest? 6. Żeby się ogrzać. Tylko tu byłem. To są te dwie jaskinie. Teraz jestem tu na górze. Czy tu gdzieś. Nie mam narysowane. Zaczekaj jeszcze. Teraz możemy iść do chaty. To drewno niech tu leży. Ile mam węgli? Do rysowania 3, trochę mało. Muszę z tego ogniska coś wyciągnąć. 3, okej. Okay. Ale na kiblowanie tu w tym domku. Mięsa potrzeba, tak żeby warunki do rysowania wyczekał. No. Coś było rysowane, nie rysowane, tylko palone. Kolejne 3. No, przynajmniej teraz nie ma tu wilków, łosiów. Cold.
Może jeszcze się przed nocą przejaśni. Kurczę, strasznie mi huczy. Kto mi pozamykał bagażniki, maski? Czy ja tu mam jakieś mięso z tyłu? Jak to nic? Niemożliwe. Nawet liny tu nie mam przywiązanej. Dobra, chodźmy do środka. Może w środku coś zostanie? Spodnia zniszczona. Śpiwór zniszczony. Dobra, przeróbmy ten śpiwór. Godzina 30. Dobra, tak mamy co robić. Muszę się wiatr uspokoi. Ucha. Coś jak nie ucichło. No właśnie. To narysujmy tą leśniczówkę. Ale ja tu liny nie miałem, poważnie. Zobaczmy, co się tam kręci przed domem, czy są jakieś wilki, coś. Jeden tam, drugi tam. Coś się obróciły, idą do mnie, a łosia nie ma. Z tej odległości nie trafię. Zdarzało się, ale to nie na zasadzie, że celowałem, tylko szczęście. Co on tak szczeknął, co? Wyczuł mnie czy nie? Jakby szczeknął, ale idzie dalej tak. Ludku. Czy on do mnie idzie? On mnie widzi. No nie. Czemu szczeknął? Czemu wracasz? Gdzieś poczuł. Tak mi się wydawało. No gdzie jesteś? Trzeba ich wytłuc. Jakieś jedzenie zawsze będzie. Słoneczko ten, tylko żeby nie dmuchało. Muszę się schować za czymś. Się kręci. Z której to strony dmucha? Z tyłu?
znów. Coś poczuł, tylko co? Tamtym zapalił. Dobrze, mi może zdmuchnąć, tak. Wieje tu. Przyjdź tu. O. Chyba tyle ich tu więcej nie ma, nie? Zagrzejmy się, można ich troszkę oskubać. Że się i łosiu pojawi w tym czasie. Kurde, postawiłem to. Teraz się boję, że wejdę w ten ogień. Dobra, przeszukam jeszcze chatę, co ja tu pozostawiałem. Jest jakieś... A, jelita wysuszone, badylki. W sumie wyrzuć tu resztę tych jelit. Skórki też możesz tu rzucić, może się rękawiczki naprawić, zobaczę za chwilę. Tu co ogólnie? Odnia. Zniszczone. Zniszczone. To wszystko do podarcia. O. This could be really useful. Chlebek można zrobić. Aha, bo ja tu nie byłem po tym update'cie gotowania i pewnie podrzucało tu jakieś olej. Patelnie mi tu dało. O, mam też to, mogę owsianki robić. Wodę mam. Nie jest źle, to zapalmy, zrobię owsiankę. A, tylko nie mam za dużo opału. Mam opał, co ja odpowiadam. No to gotuj. Aha, tylko owies jak gdzieś zostawiłem, to nie zrobię owsianki. Chleb zrobić, ale chleb na tym? Chlebek. Woda, olej. Mąka. Ile? Czas gotowania 28. Dobra, dawaj. Dwa chleby. Tu co mogę? Nic nie mogę. Herbatę ziołową. To może wodę przygotuj. Herbatkę sobie tu zrobię, a ty tylko takie mogę? Dobra. Jeszcze przeglądnę, co my tu mamy. Kurde, myślę, że fikołka postawi. Przechylił, o, jeleń. Jakaś eksterminacja jeleni tu była. Ile to? 15 minut. Jeszcze zerknę na górę, co tam. Zasłonek dużo, czyli szmat jeszcze jest tutaj, rezerwa. By mi brakowało. Raczej wszystko przeszukiwałem, zniosłem, tylko mogliby, czy mogli coś dorzucić faktycznie po update'ach, więc zaglądnę wszędzie.
Dobra, idę, bo syczy coś tam, tak jakby się już te... No. Chlebki paliły. Dwie sztuki wziąłem, tak? Ile to waży taki chlebek? 250 kalorii. Dwie sztuki, 10 deko. A. Sprakło laku z zepsutej mąki. Ile to kosztowało mąki? 20 deko. Dobra, zrobię jeszcze dwa. Mąka, olej i woda. Nie wiem, czy jeszcze czegoś nie brakuje, żeby tak faktycznie chleb zrobić. Będziemy nocować, więc rzucę na razie te ciuchy, co pozbierałem do rozwalenia. Je sobie zabiorę. Ty, to są jeszcze niezużyte całkiem te skarpety, żeby je trochę ponaprawił. Nie braknąć. Ten pas to się czym naprawia? Skórą. Pomocny jest przy dźwiganiu różnych rzeczy. Tutaj jeszcze dwa chlebki. A chlebek z żołędziami. A dawaj, tu był gdzieś. A, tylko czy ja będę miał na tyle? Nie mam młota do rozdrobnienia żołędzi. Gdzieś tu były żołędzie, bo tam. Zobaczę. Cztery porcje potrzeba. Myślę, że łosia widzę. Wszystkie zostawimy tu w chacie. O, tu już ktoś wykopał. Dziki jakieś. Jest łoś, czy nie? Nie ma. Będzie te wilki oskubać. Znów zorza się tak zapowiada chyba, nie? Ależ ja tu liny nie mam, poważnie. Chciałem sobie zrobić skrót. No ja wiem, gdzie ja tą linę dałem. Bo w sumie tutaj to ten skrót jest tak mało potrzebny. Ja ją zaniosłem tam dalej. Czy to wygląda ekstra? Tam zejście przy... przy warsztacie. No dobra, to... Patrzmy, czy ja mogę... przygotować żołędzie. 10 minut. Jak się robi woda w sumie? Kiedyś się przyda. Jeszcze mam swoje puszki przecież. No tu jeszcze jakieś puszki. Postawił chyba razem z tymi na stole, znaczy na stole, na piecu. A tu na dole jest warsztat. Mogę ja tu strzały zrobić. Chyba był. Jest, dobra. Czyli
można strzały robić w razie czego. No dobra. Mniej więcej się zrównały do zagotowania około 15 minut. Tylko teraz, czy ja mogę zrobić dużą porcję? Mogę. Nie, ile to trwało? Też 10 minut. 6-4. Jeszcze raz można by tak. To jest litr. Nie mam młota chyba, bo mi nie pokazało, żebym mógł to zrobić. Który to było? Gdzieś tu? Lećmy po kolei, bo nie mogę tego znaleźć. Myślałem, że może zmienili, że można rozdrobnić czymś innym, nie tylko... młotem. Przecież mam jedną dużą porcję ugotowaną. Ale młot potrzebny. Kurczę, no to ugotujmy ją. Procentuj się szybciej. Chyba w tym najszybciej pójdzie. Something's gotta go. Plan? Narysować. Aha, zobaczmy co tutaj. Po co mi to pokazuje, jak zrobiłem? A, bo będą pewnie następne. Buried Echos. Nie to. Na sam koniec. Gdzieś tu zniszczone tory. Zrobiłem teraz leśniczówkę. Jeszcze osuwisko, lokomotywa, do opuszczonego torowiska i chybotliwa kładka. To jest proste do narysowania, tylko chybotliwą mam tutaj, a reszta po drodze z powrotem. Bardzo łatwe do narysowania jest ta mapa. Dobra, mam żołędzie, no ale nic z tego nie zrobię już. Nie 11:10 do dojścia. Tylko ja sobie odpalę pochodnie.
dojść tam na górę. Tylko tak, te buty do rozebrania, to do rozebrania. I trochę tej wody wyrzucę, bo przecież jej natargałem. Too heavy. Wiem. Właśnie dlatego to robię. Jaka pauza. Przecież miało być wyliczone. Dobra, i tak nie potrzebuję. A te wszystkie ugotowało się. 400 kalorii. Nie. Na 12 deko. Takie duże porcje można nosić do jedzenia też. Jest to takie złe. Jak już nie ma co. Tu jeszcze chyba miałem. Gdzie to jest? O właśnie, patyczki tu były. Bo ja muszę zacząć zrobić łuk. To. Czy ja mam kubliczą 82, może by to naprawił, jak jest okazja, nie? Jelonek. Ty 73, no to jak najbardziej. Trochę roboty jest. Także nie będę się tu nudził. Dobra, czy najpierw. Dobra, skoczę na górę i będę z ciuchami robił porządek. Tylko pewnie mi nie da. Chwilę ciemno. No i zobaczmy. Najwyżej podrzemy co nieco. Chciałbym naprawić na początek, jakby się udało. Buty. To tylko mogę poniszczyć. To. No i tak sporo czasu już minęło. To pewnie jest godzinę. No by trzeba było te wilki pozbierać, to bym chciał naprawić, żeby to nie przepadło. Mogą się kiedyś przydać. To co, te pochodnie poniższe. Na komputerze, na tym warsztacie kolejowym całym. Kto na komputerze tam pisał? Był podpis. W Zorzy patrzyłem. Także ktoś tu się szlaja. Nie no, mam jeszcze 50% łuku. Chyba, żeby zrobić go takiego, co nic nie waży. Na dokończenie tylko. Tak trochę przycheatować. Czy ja mam coś w tym? Kurczę, ja mam tyle kawa, szukałem napoju. Zawsze zapomnę, już mi wyziemniały w tym termosie. Jedna jakaś niedopita. Dobra, wyciąg to z termosa. I tak jest zimne. No to teraz by trzeba było czekać do rana. Jakbym teraz poszedł spać, to może bym wstał tak w miarę wcześniej. Jakie jedzenie mam? 4 chleby. A ja nie robiłem 3 razy chleba? Wydawało mi się, że 3 razy zapuszczałem chleb. A ile zostało mąki? Nie. Bo mąki było 1,5 kg. Tak? 1,5 było. 40 deko poszło. Dobra, to były jednak 2 razy, to mi się wydawało rzeczy. Dobra, to do spania. Tylko właśnie bym coś zjadł. To chyba ten chleb najprędzej. 2 takie chleby. Rano by trzeba było tego wilka męczyć. Suchy ten chleb, bo go suszy, bo
Trzeba jeszcze jeden. Okej. Okay. Trzeba być jakieś malutkie chlebki. Takie kajzerki sobie upiekł. To już taki dzień. Ja myślałem, że wstanę na tyle wcześnie, że jeszcze sobie poniszczę te ciuchy, tu ponaprawiam i tak dalej. Dobra, zerknijmy, jaka pogoda, czy da się te wilki oskurować. O, ładnie jest. Zimno. Węgiel mam, to zapalimy tam. Jeden był tu. Nie wiem, kurczę, gdzie... Tu bym chyba zapalił, nie? No, kupowało się takie świeże. Ciepłe. Tu muszę wrzucić jeden węgiel, bo jest zimno. Tak, zrób tej wody, jak już jest ogień, żeby nie marnować. Tylko czy tam jakiego łosia nie ma. Się pojawił. Chyba nie. Okej. Dawaj mięso. Ano, zacznie zaraz dmuchać. Dobrze, że jestem osłonięty. Wybrałem miejsce takie w miarę. Kawę nie daj, tą herbatę. No i już mi zdmuchnęło, tak? Widzę, że się zmienił ogień. Przecież stamtąd był wiatr, a ja byłem osłonięty. Chciałem iść tamtego jeszcze obrobić. Ja muszę mięso zjeść. Uda mi się go dotrzymać. Ognia nie wniosę do domu. A mogłem zapalić tutaj od słońca, wnieść ogień, zapalić piec i wilki sobie oskurowywać, a jakby się w piecu w domu. Teraz trzeba przeczekiwać. Jak nie zacznie mocniej, to może mi się uda. Dajcie jeszcze patyczków. Się udać. Teraz to wygląda jak takie trupo, które tu leżało od startu mapy. 15 minut. All I can think about is food. Jest tu mięso.
Dobra, to się już to smaży. Sześć kilo, ten dosyć spory. No może tak być. Dobra, daj jeszcze jeden kawałek, chociaż nie, bo tam mi zgaśnie. Po kilogramie. Jedz to od razu. Trzy chleby, 2 kilo mięsa z wilka. Dalej głodny. Dawaj następny. Gdzie masz ten punkt? W nogach zazwyczaj. Nie, 12 minut to mogę nie zdążyć. O, pogoda się poprawiła. Teraz można w spokoju dorzucić chyba więcej patyków. Ja sobie mogę tamto do końca zebrać. Nie wiem, ile tam było do gotowania się, ale wystarczy. Mówisz o tej tam, co tak jest kłoda taka przy na górze. Dobra, czy ja mam coś przy sobie do naprawiania, do robienia? Chyba mam. Tylko potrzebuję więcej opału. Godzina. Siedem minut. Trzeba zrobić więcej. Zaczyna dmuchać z tamtej strony teraz. Tak jest, 32 minuty. Ale można mieć takie wrażenie czasem, bo tak się trafi. Chyba łoś się nie pojawi, więc to smażę to, co jest. I ruszam dalej nakładkę narysować ją. Co ja mam przy sobie takiego? To chciałem naprawić. 33 minuty, to przy następnym. Teraz jest coś do zrobienia. To też do naprawienia. Spodnie już też mam do naprawienia. 22. Spodnie szybciej się naprawia niż skarpety. Tutaj te spodnie. Mam toporek, dawaj cedra. Tam się akurat usmaży, dobra. Chyba, że jakaś zamieć przyjdzie.
Ale już mi pewnie zdmuchnęło. Tyle gotowania. Zostały dwa kawałki. Można je przemęczyć. Nie, zamieć będzie. Ale ja jestem teraz osłonięty przez chwilę. Akurat dobry kierunek. Myślę, że to się zdąży to smażyć. Chyba tu miałem. Chociaż nie wiem, bo to może był inny safe. Wydaje mi się, że tu miałem. Nie ma chyba. Są. Nawet kojarzę chyba, że łosia tu widziałem, tylko nie miałem czasu się z nim bawić. O ile tu łopianów. His own pee doesn't seem so crazy right now. Tu nie smażyłem coś? On tu przyjdzie. Ten łoś, to jest pewne. Parę dni poczekał, to by się znalazł. Ej. Wspomniałem, że przecież dorzucam po trochę. Słonięty jestem? Już nie? Tu jestem, ale tu nie. No dobra, i tak już się teraz to dociągnie, to niech sobie to leży. I idę do domku, troszkę się przemeblować i idę do jaskini. No dobra, skóra do naprawy, skóra do naprawy, dwa jelita do naprawy. Strzały miałem zrobić. Może gdzieś dalej zrobię. A zobaczmy. Tu jest 57. Skóra i jelito. Przy 50%, ciekawe, poniżej 50% jak spadnie. Czy patyki się tylko raz zużywa? Może tak zrobili, bo to jest cały czas dostępne, żeby mógł sobie ktoś naprawiać to. A kłuty z klonu się jednak kiedyś skończą. No dobra, gdzieś tu muszę zrzucić trochę tego opału. To wyrzuć. Patyczków nazbieram. Skarpety
trzeba troszkę podreperować. W sumie to naprawię i mogę stąd iść dalej. 71. Co tu możesz ubrać? Czy nie widać tego w ogóle? Chciałbym tak położyć. Czemu nie mogę? Żebym widział, że tu leżą. O. Na desce do krojenia. Najlepsze miejsce na skarpety. Olej i to mogę nosić w razie, jakby mi brakło jedzenia. Chociaż to ciężkie jest, cholera. Dobra, na razie niech będzie. Tak nie mam. Przekroczonego. To mógłbym te badyle nosić. To się zużyje. Za dużo szmatek mam. Chyba tak samo było. Bo ja sprawdzałem to już na samym początku. Ich cały czas było skóra plus jedno jelito. Już jest 57% i poniżej 50, zobaczę ile będzie. No nic, to trzeba chyba ruszać dalej. Wody troszkę jeszcze wezmę. Przód jest z tej strony. Czy znów pomyliłem? Nie, jak jestem w środku, to ja za cholerę nie wiem, którymi drzwiami wyjść. Już chyba wilków nie ma, nie przyjdą mi, to trochę tego mięsa wezmę tam do jaskini. Tak, raz i dwa. Ten był obrobiony, ten był obrobiony. Nie ma łosia czasem. Jeszcze żadnego nie zabijałem, bo żadnej skóry tu nie widzę, żeby była odłożona. Też jest zaskubane, więc ten łoś może się też tu pojawić, w tym miejscu. Nie widziałem go nigdy tu. Tu też było drzewo obtarte. Rysować. Zostawię. Ej, to ile ja tego miałem? Myślałem, że dwa wziąłem. Trzeci ten niedojadek pewnie. Teraz pytanie, czy iść dalej? Skoczył tylko do tej kładki. O, uspokoił się wiatr, to mogę w sumie iść.
ma co siedzieć tu. W miarę dobra pogoda do chodzenia. Może mi się uda aż do warsztatu dojść z powrotem. Myślę, że tam jest gdzieś ta skrytka, właśnie tu, gdzie idę. Jakoś tak ciemno. Wilk to chyba jest tam dopiero zakładką. Co tu jest? Czy takie miejsce jakby było? Warte uwagi. Ej, nie dmuchaj mi. Tak było fajnie. Tu chcę to narysować, tylko musiałbym się na jakąś skałę schować, tak? Jakby tak mnie zmrozi. No jest kładka narysowana. Ale dziwnie, ona jest... Stąd szedłem. Ale kładki nie widzę. To jest ona? Tak, to jest na górze, czyli jak przejdę przez kładkę, to tam, gdzie jest zejście po linie, jest ta skrytka. Słyszę ptaszki. Że wilk mi pomoże, znaczy pomogą mi wilka rozbroić, tylko one biegają tu na wprost. Muszę je jakoś ominąć, żeby je nie spłoszyć. Inaczej mi nie pomogą. Odejdź. Nie będę to zabijał. Gołąbki. Cicho. Tu wilk zawsze był. Cicho. Może go nie być też. Czy to jest on tam? Nie. Skała. Straszył się. Jest tyle tych drzew takich z żołędziami, nawet nie wiedziałem. Chyba jeden tylko jest na górze. Gdzieś zapalić, tylko gdzie ten wilk poszedł? Tam jest.
Trafię go stąd. Jakby się zatrzymał i zaczął wyjść. Spróbować. No wyj. Aż kurde. Ruszyłem za dużo. Gdzie to poleciało? Się ostrzelam. Gubię strzały i tyle. Gdzie on uciekł? Halo. Gdzie on pobiegł? Wyłaź, bo nie ma czasu. Tam na skałę pobiegł chyba na górę, ale nie jest. Gdzie idziesz? Nie tam, bo tam mi ucieknie strzała za daleko. Trzy tu były strzały gdzieś. Raz. Dwa. Gdzie trzecia? Muszę znaleźć. Nie wiem. Trzy. Czwarta będzie w nim. Gdzie ja go strąciłem? Tu są już te ślady. I za drzewem był już. Muszę poszukać tej skrytki, tu gdzieś jest. Wilczek, ty jesteś osłonięty. Będę tu spróbować zapalić, ale za chwilę się obróci i tupa. Już się obraca. Dobra, zapalę gdzieś tu. Tu bardziej. Tu. Dawaj. Co ja mam, podpałkę? No nie, wyrzuciłem ją. Jeszcze chyba nie jest na tyle ciemno, mogę narysować. Tu jestem, czyli tu gdzieś jeszcze za skałą. Okej. Dajcie mi tu kawałek wilka, gdzie on jest.
już zapomniałem, gdzie go zabiłem tu. Dobra, trudno. Trochę zmarszczę. Prawie na ogień wrzuciłem. Jakaś taka pita kawa jedna była. O, jest. Ja szukam skrytki. Pilnował skrytki. Gdzieś jakby za tą skałą? Na tej polance powinno być. Tylko weź tu w tej ciemnicy znajdź. Nie chce mi się tu drugi raz potem wracać. Co byłoby, żeby była? Linie gdzieś. Gdzie ta skrytka była? Na dole. Zróbmy taki trik. Sobie narysuję linę. Jak można linę oznaczyć? Nie ma tu nic takiego jak lina. W góry. Nie, ja chcę w dół. Narysuj to. Nie możesz rysować niskiej widoczności? Co ty opowiadasz? Ja nie rysuję. Tu koło liny. To czy muszę pójść? Daj to. Okej. Gdzieś przy skale. Tam będzie. Chyba mi się tam mięso spali, jak będę się tak bawił. Jest. Suszone brzozy. 3. No to dobre znalezisko w sumie. Lecisz. Się spali wilk. A, jeszcze nie. Nie tak źle. Co ja tu jeszcze mam?
resztę dawaj. Był. No to troszkę brzuzek znalazłem. Ile tu? 44 minuty. No to ile naprawianie? Godzina trochę długa. To może rękawiczki. Dawaj. To też mógł chyba. Chociaż nie. To mi dużo nie przybędzie. Jeszcze buty mam do naprawienia. Chyba tyle. Ten pas nic nie daje ciepła. To jego mogę naprawiać już przy samym końcu. Dobra, żeby zejść po tej linii, to ja muszę troszkę sobie jeszcze kawę zrobić. A. Dobra, przyjemnie. No i to lepiej chyba poczekać, aż to się skończy gotować. Akurat się ogrzeje, tylko samiec się tu jakaś szykuje chyba. Nie, nawet nie. Teraz podgrzejemy kawę. Dobra, tylko co ja tu mogę zostawić ewentualnie? Po co mi 5 kamieni? Jeden zostaw. Dobra, ile ważę? 1 kg. Jedna pochodnia, spadam, tylko żeby się nie zmęczyć, tylko zejść. Nie, to będę skakał, tam się chyba da też zejść bez liny. Chociaż tu mogłem łatwiej zejść bez liny. To nie powinno być wilków, bo wszystkie wytłukłem. To już nie mogę się zatrzymywać. A wykopiemy.
Ciekawe, co używa do wyciągnięcia tego łupianu, bo potrzebny jest nóż, siekierka lub łom. Ja mam wszystko, chociaż noszę łom przy sobie, po cholerę. Chyba wszystkie skrzynki łomem pootwierałem. Tak mi się wydaje. Wszystko będę musiał zostawić. No bo ten dysk przeskoczymy przez siatkę. Niedawno tu jakiś wilk szedł. Świeże ślady. Jak to? Wydawało mi się, że wszystkie wytłukłem. Dobra, rano się tym zajmiemy. Może bym zrobił też tutaj. Warsztat tam jest w środku. Narzędzia. Rano to jeszcze coś porobię. Jak używa paznokcie? Do czego? Co ja czym mam w lodówce? Jeszcze 5 gałązek brzozy. To na razie wyłóżmy wszystko, później się zastanowię rano, co tu zabrać. Dobra, ważne teraz do spania. Ile tu paliwa? 1 litr. Gdzieś tu widziałem jeszcze jedno paliwo. Tam zostawiłem. Dobra, spanie. Wody dużo niosę, pod cholerę ja tą wodę niosę. A, nie no, ja mówiłem, pytałem się czego z tych moich rzeczy. Czy on to robi, bo ma do wyboru wszystkie. Czy używa noża, siekierki czy łomu, no i czy to się zużywa. Jak śpi, to ma 400 FPS-ów. Teraz to też jest prawie 400. No dobra, dzionek jest. Zobaczymy, jaka pogoda. Z mięsem chyba spałem, tak. Nie, nie wykopię. Właśnie widziałem kogoś niedawno, że próbował łopian na starcie sobie wydrzeć i mu napisało, że potrzebny jest nóż, łom lub siekierka. Nie miał opcji, ale chyba na początku można było, to chyba to zmienili. Gdzie ten wilk? Ktoś tu ślady zostawił wieczorem. Szedł ktoś tędy. W tej pogodzie bym mógł jeszcze narysować to, albo iść, albo się zreorganizować tutaj. Zrobię sobie chyba strzały. Chociaż szkoda mi czasu na robienie strzał. Teraz jeszcze mam. Mógłbym tylko wziąć po prostu ze 3 badylki. Wezmę jeden na łuk. Bo nie wiem, czy to mam to, to, to i to.
wody mógłbym chyba trochę odłożyć. Co jeszcze? Tutaj miś tylko pokrojony, nie chce mi się go teraz smażyć. Wejdź tu na ten... na tą rurę. No wejdź tu. Co jest? No. Przeskoczył. Na pewno widziałem ślady w nocy. Co tam ryczy? A to jelonek pewnie pod skałą. Ale czy on został zabity? Nie, to nie był odgłos zabijanego jelonka, ale ewidentnie coś tu musiało iść koło tej chaty. Bo nawet wiem, jak mnie poczuło. Jak szedłem tam z mięsem, to on tutaj szedł, bo mnie poczuł. Znalazł tędy drogę. A później ja przeskoczyłem i dlatego nie zdążył wrócić. Tylko to jest pewnie ten, co tam patroluje przy porach. Ja go nie miałem, jak wracałem z tamtych terytoriów. Teraz się pewnie pojawił. Dobra, chyba będę stąd spadał. Jak to jest? 16. Można chyba iść, tylko się zagrzeje. Nie mam. Aha, mam. W sumie chodzi ci o to, żeby zabrać do plecaka. Tylko... A czy on czuje, jak ja będę miał mięso tu? Ryczy tamten jeleń. Tylko, że on przyjdzie stamtąd, bo to jest chyba ten przed domem. Jeżeli przyjdzie. Can't feel my hands. Słyszę tamtych chyba, co są na lodzie. Ale na stojąco. Szedł. Dobra, wejdę do chaty przed nim wejściem. Bo one i tak tam poczują. Zresztą miałem tam jeszcze przedmioty do ogarnięcia. Co zabrać, a co nie. Strzelę tak na przestrzał? Czy się zatrzyma na czymś? No pokaż łeb. Strzelę. Droga oczyszczona. Teraz się muszę zagrzać. Ile tu jest tego paliwa? Niewiele. To zabierz te owsy. To... ziemniak. To sobie zabieram to na jezioro. Co jeszcze mam takiego? To zniszczę. Ty, jeszcze jeden jest gdzieś. Gdzie? Tam. Skąd one się znów wzięły?
Następnie. One się tutaj szybko zregenerowały. Będziemy przez okno strzelać. Tak, na zachętę im tam. Przyjdą? Czy trzeba więcej? Ja mam tylko jeden zapaszek. Co wyjesz tam? Chodź tu. Gdzie? Pokaż się. No gdzie jest? Około poszedł? Tam i wyjdzie tu. No, pewnie mi tam opierdziela tego je. Wezmę więcej może. Tylko to na razie wyrzucę. Zobaczę, czy się będzie wracał. Jak stracił zapach. Nie wiem, gdzie poszedł. Aż kurde, minimalnie. Gdzie poszedł? Słyszę jakieś kroki. Czy ten idzie? Tamten jest ze siatką. Ten jest tu. Kurde, trafiłem go w tył, bo mi się ruszyło na ostatni moment. Myślałem, że mi ucieknie strzał. Druga gdzieś tu. Wejdźmy za tą byczunię, chociaż tutaj chyba nie wejdę, nie. Szkoda, że z tej strony nie mogę wejść na skałkę. Sobie na siatkę wszedł. No poważnie na to nie wejdziesz. No nie. Albo. So cold in my life. Gdzie tam ten drugi? Ślady zostawia na dole, czyli tu by mnie wilk złapał chyba. Gdzie? No to co, on mnie czuje? Wrócił się. Przyjdzie? Idzie tu. Tak z sobeczki
strzelę. Z tej odległości. Jest sens? O, nie zareagował nawet na to. Gdzie on tam uciekł? Wyjdzie z przodu? Ja widzę oba kierunki. Słyszę jak szeleści. Jest przed... Wlazł do chałupy chyba. Gdzie jesteś? Tam? Po co się tam poszedł? Chodź tu. Czemu się zatrzymałeś? Daj więcej. Chyba przyjdzie teraz. Die if I don't warm up soon. No co, on nie czuje? Dobra, zapalmy to, on tu jest. Mam w kieszeni. Przestraszył się. Czekaj, czy ich jest więcej. Gdzie pobiegł? Z tej strony, tak? Węgiel wrzucić. A wrzuć. Pewnie mi zaraz dmuchnie. Chodź, bo muszę strzałę zza domu odzyskać. Ciekawe, które to wilki się zrespiły tu. Ten to wiem, że był spod tamtego miejsca. A te dwa, co przyszły tu, one tam koło jelenia chodziły, no ale to... Nie wiem, czy to nie były te z jeziora zazwyczaj. Ja wstanę. Chyba nie przyjdzie. Daj mi wodę. Tak daleko zwiałeś? Dobra, idę po strzałę.
Gdzie ja to strzeliłem wtedy? Gdzieś tu. Gdzie? Chodź. Zrywa. Już nie wiem, ile tych strzał pogubiłem teraz. Too cold to think. Jak tu się wchodzi? Pornie. Gdzie pobiegłeś? Nie. Ile mam strzał? Cztery, pięć, sześć. Dwie gdzieś są. Raz. Tu gdzieś strzelałem do niego. Za pierwszym razem pewnie. Zagrzać. Jeszcze jednak gdzieś musi być strzał. Siedem. A jak tam mój łuk? 43. W kaszczach to się nie opłaca polować na to. To nie wiadomo, gdzie to leci, gdzie to później znaleźć. Tu jest. Są wszystkie. No dobra, tu się niech to smaży. Się muszę zagrzać.
Miejsce na herbatkę. Możemy stąd spadać. Pewnie coś... Zapomniałem o czymś, ale trudno. Tu nic. Chciałem sobie jeszcze podgrzać herbatkę, tylko kurczę. Nie będzie mi dmuchało. Muszę schować tu. Kolejne ognisko. Tak? Wiemy, co tylko tu się siedziałem. Trzy punkty do narysowania i koniec tej mapy. No kurczę, tylko później jest Forlorn. Forlornie, gdzie by się tu schronić? Chyba mogę iść na pewniaka, no. Że nie będzie tu tego wilczka, który przyszedł do mnie. Tam słyszę, ale to chyba ten koło lokomotywy. Czy wypadek tędy przejdę? Nie, no jest. Czy on się gubi, bo nie chcę do niego strzelać tu przy tym przejściu, bo zazwyczaj przeszedłem przez ten przesmyk, to on już nie szedł za mną. Widzisz? Przejściu przez to on chyba się gubił, czy nie? Idzie dalej? Co ty opowiadasz, idziesz? Przeszedł. To nie działa już tak. Strzelać. Się strzała złamała, tak? Nie? 2% zostało. Dobra, spadaj do swojej dzielnicy, a ja tu muszę na lokomotywę narysować jeszcze.
Ale wejdź tam. Poważnie. Zasłonięte chyba. Aha. Cię ogrzewa, to dobrze. Lokomotywa. Pewnie. Nie to. Tak, jeszcze osuwisko i wyjście z mapy. No to. Pójdę dołem, bo tu wieje, a tam może mi ochroni. Dosyć ciepło jest jak nawet na taki wiatr, nie? Nie mam teraz osłonięcia, a mam minus 4. Wieczór jest, to nie będę tutaj tego wilka wijał. Tutaj miałem zawsze bufet taki. Torów przydrożny. Cichy wiatr. Miałem coś w bufecie, ale już nic nie ma. Jest tu kawałek mięsa. A teraz na razie nie potrzebuję aż tak. Dobra, to zapadło. Narysujemy to osuwisko. Mniej więcej tyle. Rysowanie. Co? Gdzie ja te wszystkie węgle? Przecież tam wziąłem aż 9. Zobaczmy, czy w tym ognisku tu nie będzie węgli, bo ono... Jakby jakieś wilki to powinno być. Może wcześniej zabrałem stąd. Jest. Pięć. Wieczór, ja mam taki wypoczęty, albo kawę piję. No dobra, mamy osuwisko. No. I zostało wyjście z mapy. Zrób herbatę, bo ja z tymi kawami to ja nie wyrobię zaraz.
zdmuchnijmy to za chwilę. No by nie zamieć, bo chcę narysować jeszcze to wyjście. Nie ma tu za bardzo gdzie przeczekać. No nie. Jak tak można? Sam ją kończy. Skąd to wieje? Stąd. No i tu. Nie wierzę. Nic. Muszę gdzieś tutaj. Gdzie tu będzie najbliżej? Czy ja to już otwierałem? Tam chyba do jaskini nad Spensem. Z tej strony do potoku, to jest chyba trochę dalej. Ze sobą wziąć, bym mógł sobie te ksianki robić. A jest tam linia na Bagwinstan. Tak teraz sobie skojarzyłem. Wieszałem. No dobra, nic. Za daleko zaszedłem. Dawaj, wody. Wieża. Nie, to od wieży. Jak tak?
wieża pokazuje tu. Okej, czyli tu. Daleko czy już minąłem? Dobra, już za daleko. Nigdy tej jaskini jakoś nie można namierzyć. Mięsko tu jeszcze. No to u mnie też prawie noc. Nic, to tutaj i tak. Miałem zaległe naprawianie. To mogę zniszczyć. W sumie to najpierw napraw, bo później będzie ciemno. To... buty miałem naprawić. Godzinka. Ostatnie użycie tego. Szpornika. No dobra. Kacie też już można naprawiać. To napraw najwyżej. Haczykiem będzie dłużej, ale mamy czas. Mogę po ciemku, co to powiesz? Co jeszcze miałem takiego? To ja mam aż 4 te żołędzie. Aha, no to mogę je też przekraftować, nie? Zrobić dużej porcji. Ile ja tych kupianów mam? 5. Pokaż jeden zrób. Wiosełkę to ja noszę ze sobą. Kurczę, miałem wziąć przybornik do szycia tam. Nie wiem, czy miałem w tej zajezdni. Gdzieś zostawił, tylko nie chcę go tak rzucać na ziemię. Chcę go spawnować. A to wiem, co mogę zrobić. Rzucę tu. O. Mogę rzucić. O,
ręczny. Niszczarka do śmieci. No dobra, będziemy tu spać. Drinka byś chciał. Co my mamy do jedzenia? Jest to mięso, ale nie wiem, czy ja chcę je zjadać. Rana jeszcze wytrzymam. Może kiedyś być bardziej potrzebne. No dobra, śpimy. Dobra, zjedz to. Chyba trzeba z garnkiem i z patelnią chodzić, jak chce się robić te chleby i to. A wyrzucić puszki. A narysujmy to. A, już miałem narysowaną, okej. Okay. Skrytka tu. Stąd przyszedłem. Ona jest na dole. Ja przyszedłem bardziej stąd. Ona jest tam przy misiu. Jakieś potoczki tu są. Tu do rysowania, tu jest masa. Właśnie to jest trudna lokacja do rysowania, bo jest mało. Torfowiska 14. A to nie jest tak dużo. Bagnista grań. Do jeziora Thames wyjście, do Milton wyjście, do systemu jaskiń to jest chyba na ponurą zatokę. Kapeluszowy potok to też tam kompleks domków, który to jest. Aha, tam dalej za Spensem, za kawałek. Obozowisko kłusownika, no to jest Fagon. Punkt widokowy na torfowisko, to jest chyba z bagnistej grani. A nie, to jest po tej drugiej stronie przy antenie tej. Co z fabuły był misiek tam. Stare domostwo Spens, wiadomo. Do zniszczonych torów, no to tu gdzie schodziłem. Wieża, dwie wieże, trzy wieże i wodospad. Proste, dosyć takie, wiadomo wszystko gdzie. Dobrze, że nie ma tych ambonek, bo ja nigdy ich nie mogę znaleźć. Nie ma nic, co jest tak po środku gdzieś torfowisk, tylko wszystko na obrzeżach te rzeczy są. Oprócz posowisko pustownika, no w sumie to nie jest też na środku. W sensie na torach, ale nie ma tragedii. Ale to rysowanie będzie następnym razem. Jeszcze sobie zerknę, czy tu nie ma jakiegoś pokarmu. Czy gdzieś tutaj jakiś wilczek. Są nawet dwa. Ale ładnie, nie? Zapalmy jak możemy. No, tutaj można narysować tę wieżę. Mogłem tam zapalić przy wieży, a to tylko na pochodnie wziąłem. Wilczki, chodźcie. A jakbyś mi wszedł do jaskini, gdzie bym mógł obrabiać cieple, nie? Chodź. Co on?
Czemu ja to puściłem? Chciałem anulować. Złamałem strzałę. Ona miała 2%. Czemu on tu nie wszedł? No kurczę. Chodź. Tu jest ciepło. Idziesz? Idziesz. Ciepłej części czy na zimnej? Ciepłej, okej. Tutaj mi jeszcze, tam był jeden. Gdzie jest ognisko? Tu było, no ale ono już zgasło. To może się jeszcze paliło wtedy, jak on tu był? Nie wiem. Możliwe. Gdzie ten drugi? Widziałem na pewno dwóch. Jak nie, jak to? Było ich dwóch? Może ja coś pomyliłem. Gdzieś tu będzie ta skrytka, przy tamtych skałach. Nie ma drugiego. Nic. Jak był, to uciekł. Może gdzieś pień widziałem z daleka. Dajcie mi tu. I? Nie, już. Czy narysuję po przy okazji, bo i tak mam... Aha, strzałę. Bo i tak mam... do narysowania wejście na zniszczone tory, więc jak będę rysował to na tory, to narysuję też z tamtej strony, przez tunel. Tak przy okazji. Jak nie zapomnę. Dobra. Dajcie to. Wezmę całość, bo jednak nie jest taki za gruby. Tak. Tak. I zapiszemy sobie czekając godzinę. A to się akurat ugotuje tylko ile jest w ogniu. A, bym poczekał. No i tu sobie zakończę. Także dzięki i na razie. Jaki to dzień? 250, tak na równo. A ile ogólnie tych lokacji jest wszystkich? Jakieś policzone wszystkie? Nie. Milton mam dość sporo już. Całe.
Ja któryś zacząłem region, tylko wtedy wyszedł update i się ruszyłem. Pustkowie zacząłem rysować chyba. A nie, Wesołą Dolinę, tak. Przerwali update'em. Dobra, bo to się spali. Znaczy ja mam zapisane przed spaleniem, więc okej. To na razie.